nie sprawdza takich rzeczy, i... I potem będę zły na siebie, że tego nie zrobię. Jest okej? Dobra. Dzień dobry. Jak wiecie Państwo, przedwczoraj Platforma Obywatelska razem z całą opozycją w Parlamencie Europejskim przegłosowali plan. Plan nałożenia gigantycznych podatków na Polaków. 180 miliardów euro do 2030 roku Polacy mają zapłacić za pakiet Fit for 55, który jest poparty przez polską opozycję w Parlamencie Europejskim. Fit for 55 to nowe podatki za posiadanie samochodu, za dom i mieszkanie, droższe bilety lotnicze, droższy prąd i ciepło, bo będą kolejne podatki nałożone. Generalnie nowe podatki na każdy aspekt codziennego funkcjonowania. Jak wyliczył Bank Pekao? 189 miliardów do 2030 roku. I co mówi pan Grabiec z Platformy Obywatelskiej na ten temat? Mówi, że jak najbardziej, to jest program szans dla Polski. To w takim razie, jeśli on uważa, że to jest program szans, to niech on odda część swojego majątku, wpłaci dzisiaj na jakiś szczytny cel, powie, że ten system nowy Fit for 55 tak będzie działał, że to będzie na szczytne cele, pieniądze będą przeznaczane. Niech sam pokaże, że nie ma problemu z tym, że będą mu odbierane pieniądze, bo ten program będzie kosztował 300 zł miesięcznie na głowę każdego Polaka. Co jest istotne, ten pakiet został tak zaprogramowany, że Polska będzie najbardziej stratna z wszystkich państw. I mówienie o tym, że to są szanse, że jakieś będą fundusze unijne, które to zbilansują, to jest nieprawda. Fundusze na transformację energetyczną to będzie kilka, maksymalnie 10% potrzeb Polski, a resztę będą musieli Polacy dołożyć z własnych kieszeni. I 4 czerwca pan Grabiec z panem Tuskiem chcą maszerować w sprawie drożyzny. No oni de facto są jej autorami, bo oni poparli gigantyczną drożyznę wobec Polaków w Parlamencie Europejskim. Jeśli rzecznik Platformy Obywatelskiej, pan poseł Grabiec, mówi, że to jest szansa, to tak jak wspomniał pan minister Kaleta, niech zacznie od siebie. Według wyliczeń Banku Pekao koszt pakietu Fit for 55 do 2030 roku na głowę Polaka wyniesie 64 tysiące złotych. Więc panie Grabiec, niech pan przekaże już teraz te 64 tysiące złotych, skoro pan to postrzega jako szansę. Partia Platforma Obywatelska to jest partia biedy. Kiedyś za ich czasów zarobki były istnie biedne, 4 zł za godzinę, podniesiony wiek emerytalny, wszyscy to bardzo doskonale odczuli. Teraz pod płaszczykiem instytucji unijnej Platforma Obywatelska chce zafundować kolejną wersję biedy, tym razem w skali makro, bo mówimy o olbrzymich kosztach 190 miliardów euro do 2030 roku. My mówimy temu stanowcze nie, ponieważ wiemy, że tego typu rozwiązania spowodują jeszcze większe rozwarstwienie społeczne. Bogaci sobie poradzą. Pan Tusk z emeryturą około 30 tysięcy złotych miesięcznie sobie poradzi. Politycy Platformy sobie poradzą. Natomiast my myślimy o zwykłych Polakach, o mieszkańcach Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwa podlaskiego, czyli tych regionów, które nadrabiały w ostatnich czasach zaległości, które powstały po upadku PRL-u. I rzeczywiście Donald Tusk, politycy Platformy Obywatelskiej chcą 4 czerwca organizować marsz w kwestii drożyzny. No szanowni państwo, po pierwsze rzeczywiście Donald Tusk z datą 4 marca jest bardzo mocno związany. To on obalił wolny, demokratyczny rząd Solidarności i rząd Jana Olszewskiego i dał kroplówkę obozowi postkomuny. Postkomuna dzięki tej kwestii policzmy głosy i udziału Donalda Tuska się odrodziła. I teraz kolejna edycja tego próby wskrzeszenia postkomuny, koalicja Platformy Obywatelskiej z Lewicą. Nie bądźmy bierni, naprawdę miejmy świadomość olbrzymiego zagrożenia, które niesie za sobą polityka Platformy Obywatelskiej. To, że Unia Europejska chce popełnić seppuku, trudno, ale dlaczego to seppuku ma być popełnione na polskich obywatelach? Szanowni Państwo, niejako kontynuując myśl, którą tutaj zapoczątkował pan minister Jan Kanthak,
Pragnę zwrócić uwagę na to, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska, organizując marsz 4 czerwca, myślą, że odwołują się do 4 czerwca 1989 roku, do tego wielkiego zrywu Polaków, a w rzeczywistości faktycznie odwołują się do 4 czerwca 1992 roku. I wtedy te pamiętne słowa, policzmy głosy, dzisiaj wybrzmiewają po raz kolejny, ale już w skali europejskiej, w wyniku tych głosowań, które skandalicznych głosowań, które odbyły się na forum, na sesji ostatniej Parlamentu Europejskiego. Głosowań, które powodują, że negatywne skutki związane z inflacją będą jeszcze bardziej spotęgowane i będą odczuwane zarówno przez Polaków, jak i przez innych mieszkańców Unii Europejskiej. I są to skutki ekonomiczne, są to również skutki związane z prawami i wolnościami obywatelskimi. Już wielokrotnie wspominaliśmy w rozmowach z państwem o pakiecie C40, który został podpisany przez Rafała Trzaskowskiego, który godzi w prawa i wolności obywatelskie odnośnie tego, co mamy jeść, jak mamy się ubierać, w jaki sposób prowadzić swój własny indywidualny styl życia, a ostatnie głosowanie na forum Parlamentu Europejskiego to nic innego jak ograniczenie konkurencyjności gospodarki europejskiej względem innych części świata na rzecz chorej, ideologicznej polityki klimatycznej forsowanej przez oderwanych od rzeczywistości eurokratów, która spowoduje nic innego jak tylko to, że będzie pogłębiała się zapaść państw europejskich. Już dzisiaj widzimy, że w znacznej mierze produkcja wychodzi z Europy i znajduje się w państwach azjatyckich, afrykańskich, w obu Amerykach. U nas ta produkcja jest ograniczana. I co z tego, że w ramach Unii Europejskiej będziemy ograniczali emisję CO2, skoro chociażby w państwach azjatyckich, gdzie ta produkcja będzie wzrastała, to również emisja dwutlenku węgla w skali globalnej będzie rosła. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Widzicie Państwo, jak działa presja, jak działa mówienie mieszkańcom Polski, również Europy, co tam wymyślono w tej Unii Europejskiej, co ta ideologia porobiła w Parlamencie Europejskim, jakie koszty będą tego szaleństwa ideologicznego. Przyjęte przez Platformę i całą opozycję przepisy wejdą w życie. Wejdą w życie w 2026 roku, 2027 roku. Oczywiście jest czas, by z tych decyzji się wycofać. Ale fakt, że oni już to mówią, być może wynika z tego, że dostrzegają, że Polacy się łapią za głowy. My mamy płacić za to, że posiadamy samochód, za to, że mamy dach nad głową, za to, że korzystamy z prądu i ciepła. To na to wszystko będą nowe podatki nałożone. No i naturalnie rodzi się pytanie, jak duże? 300 zł miesięcznie na każdego obywatela w Polsce. Takie są wyliczenia. No to Platforma Obywatelska to kreuje i to prawo wchodzi w życie. Oczywiście my będziemy jako Solidarna Polska walczyli o to, żeby to się nigdy nie stało, ale to już zostało przegłosowane i to są ich decyzje. A jaka jest gwarancja dla wyborców, że jak wygra Zjednoczona Prawica, to te wszystkie elementy nie wyjdą w życie? Tutaj zapadały decyzje, które dawały zielone światło do wprowadzenia tego wszystkiego. Panie redaktorze, przyjęcie pakietu klimatycznego odbyło się na dwóch etapach. W pierwszym etapie była decyzja Rady Europejskiej w 2020 roku, w grudniu, o tym, żeby pracować nad tym pakietem. I tutaj rzeczywiście pan premier wyraził na to zgodę. Natomiast Solidarna Polska w grudniu 2020 roku, zachęcam państwa do przeczytania jeszcze raz stanowiska z grudnia 2020 roku, kiedy była ta warunkowość uchwalana. Wszyscy państwo skupialiście się na warunkowości. Solidarna Polska również. Ale my również mówiliśmy, że trzeba było zawetować cele klimatyczne Unii, które były podczas tego szczytu przyjęte. Jest to wprost w uchwale Solidarnej Polski. Jako jedyna partia w Polsce oficjalnie się do tego odnieśliśmy. Jako jedyna partia w Polsce oficjalnie się temu sprzeciwialiśmy. I oczywiście to jest pierwszy krok. Ale drugi krok, i tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy działał wspólnie po tym szczycie, jest taki, że cały ten pakiet klimatyczny powinien być w tym drugim kroku realizowany z zasadą jednomyślności, zgodnie z traktatami.
i to prawo jest pomijane, ono jest naruszane. I z tego powodu Solidarna Polska ma plan, jak uniknąć wejścia w życie tego szalonego pomysłu pakietu klimatycznego, ale w odpowiednim czasie te propozycje przedstawimy. Również będziemy przedstawiać te propozycje Prawu i Sprawiedliwości do naszych w czasie negocjacji programowych do zbliżających się wyborów. Natomiast musimy wiedzieć jedno. Realne decyzje w tej sprawie podjął Donald Tusk, Czarzasty, Biedroń, ich partie podjęły te decyzje w głosowaniu przedwczoraj. To były te formalne decyzje, które zatwierdzały ten pakiet. A niestety nie pomagali rządowi Zjednoczonej Prawicy w tym, żeby te decyzje były procedowane w ścieżce jednomyślności. Oni się zgodzili na to, żeby te decyzje były Polsce narzucone, bo oni się z tymi decyzjami, z tymi wszystkimi projektami zgadzają. A w 2020 roku, czemu się Solidarna Polska również sprzeciwiała, były zarysowane same cele, a nie środki. I tutaj uważamy, że premier powinien zawetować, ale dopiero przesądzenie tego pakietu nastąpiło przedwczoraj. Przede wszystkim wszystkie głosy powinny być sprawnie policzone i mechanizmy, ich przepisy prawa muszą przewidywać, jakieś tworzyć ramy dla prac komisji wyborczych, ale oczywiście sprawa dotycząca sprawności zliczenia głosów przez Polaków głosujących za granicą powinna być wnikliwie przeanalizowana i nam zależy na pewno na tym, żeby głosy były i sprawnie policzone i wliczone w protokoły, bo też, panie redaktorze, nie może być tak, że przez błędne organizacje w jakiejś zagranicznej komisji nie możemy zatwierdzić wyniku wyborów. I też ustawodawca, bo to nie są decyzje rządu, tylko parlamentu, musi tworzyć gwarancję ku temu, żeby po prostu można było zatwierdzić wynik wyborów. Mogę tylko powiedzieć, że tego typu regulacje mają przeciwdziałać tego typu sytuacjom, z którymi mieliśmy do czynienia choćby w 2014 roku podczas wyborów samorządowych za czasów Platformy Obywatelskiej. Za naszych rządów udało się bardzo mocno zmienić procedurę w kwestii liczenia głosów i podawania oficjalnego wyniku. Warto sprawdzić, ile czasu zajęło w 2019 roku czy w 2018 roku ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborczych, a jak to wyglądało, z jakim chaosem i zamętem mieliśmy za czasów Platformy Obywatelskiej. Miesiąc temu premier powiedział, że rezygnacja z polityki klimatycznej była jednoznaczna z wyjściem z Unii Europejskiej. Czy w takim razie działania, słowa premiera nie jednoznacznie wskazują na to, że polski rząd tę politykę popiera i że będzie dalej to robił? Panie redaktorze, tego stanowiska pana premiera Solidarna Polska nie podziela. Przede wszystkim mieliśmy prawo weta politycznego na pewnym etapie. Uważamy, że gdyby było użyte, łatwiej byłoby Polsce negocjować ten pakiet w tym kształcie, który jest. Bo oczywiście nie możemy przewidzieć na 100%, czy wówczas pakiet byłby zaproponowany taki, jaki był przegłosowany, czy byłoby wokół tego spory. Raczej byłyby dalsze negocjacje, żeby jednak była jednomyślność w tej sprawie na forum Rady Europejskiej. I nie zgadzamy się z takim stanowiskiem, w którym jesteśmy bierni, bo de facto te decyzje są Polsce narzucone. A stanowisko pod tytułem, że niech nam narzucają takie decyzje i musimy je wdrażać, no jest dla Polski niebezpieczne w sytuacji, kiedy są to tak kosztowne dla Polski decyzje. Ale najważniejsze jest jedno. Mamy w obozie Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście spór co do taktyki z Unią Europejską. Państwo o tym wiecie. My uważamy, że trzeba bardziej asertywnie i w sposób zdecydowany sygnalizować swój sprzeciw i w niektórych przypadkach po prostu faktycznie go realizować. Natomiast decyzja w sprawie pakietu klimatycznego polscy parlamentarzyści ze Zjednoczonej Prawicy głosowali przeciw. Polski rząd głosował przeciw. Platforma Obywatelska głosowała za tym pakietem. I to jest kluczowe. Formalne decyzje to polska opozycja poparła te 189 miliardów euro kosztów Polski, a my jako Solidarna Polska uważamy, że w pierwszej kolejności powinniśmy zdecydowanie sprzeciwiać się wszystkimi możliwymi środkami tym decyzjom, bo one są po prostu dla Polski bardzo kosztowne, a również procedowanie tego pakietu odbywa się niezgodnie z traktatami. Niezgodnie.
Zatem jeśli coś jest niezgodnie z traktatami procedowane, jest procedowane również niezgodnie z polską konstytucją, bo mamy w polskiej konstytucji przepisy o bezpieczeństwie energetycznym, o bezpieczeństwie państwa, a jeśli w Polsce dyrektywą metanową nie będzie można wydobywać węgla, to co zrobimy? Czym zasilimy nasz kraj w prąd i ciepło? I to są właśnie kwestie, na które musimy odpowiedzieć sobie również jako Zjednoczona Prawica. I Solidarna Polska ma plan bardzo precyzyjny, jak przeciwdziałać temu pakietowi klimatycznemu, ale przedstawimy go w odpowiednim czasie. W relacjach z Unią Europejską myślę, że mimo błędów, które zostały popełnione przez rząd Zjednoczonej Prawicy, wykazujemy dużo większą asertywność w stosunku do Unii Europejskiej niż Donald Tusk. Przypomnijmy, jak to wyglądało w 2015 roku, kiedy Angela Merkel uznała, że mamy przyjąć wszystkich migrantów ekonomicznych. I co wtedy mówił rzecznik rządu, pan Tomczyk? Powiedział, jesteśmy przygotowani na każdą ilość. Co się stało, jak Zjednoczona Prawica objęła rządy w 2015 roku? Okazało się, że można stanowczo postawić temu tamę. Więc to jest duża różnica w relacjach z Unią Europejską rządu Platformy, a rządu Zjednoczonej Prawicy. Niestety mamy taką rzeczywistość, w której Frans Timmermans jest komisarzem do spraw gnębienia Polski. Najpierw Frans Timmermans próbował gnębić Polskę pod kątem wymiaru sprawiedliwości. Kiedy okazało się, że w tym wymiarze nie osiągnął efektów, to znalazł inną dziedzinę, która dużo bardziej może nas dotknąć. Dziedzina transformacji energetycznej, 190 miliardów euro do 2030 roku. Dlatego my jako rząd będziemy bardzo mocno temu oponować. Ja jeszcze tylko dodam ze swojej strony z kolei, że wprowadzenie tego pakietu będzie potęgowało ubożenie społeczeństw europejskich. I nasz opór to jest de facto obrona stabilności w Unii Europejskiej, bo jeżeli społeczeństwa poszczególnych państw europejskich będą ubożały, to będą coraz bardziej radykalne i będzie coraz więcej niepokojów społecznych w poszczególnych krajach. A to może w ogóle doprowadzić na już takim daleko idącym etapie nawet do rozpadu całej Unii Europejskiej, rozpadu tej jedności. Także pakiet jest w swej istocie antyeuropejski. Dokładnie tak. Dziękujemy. Dziękujemy.